No tak, garaż pełny. Taurek i Nowa Brera będą garażować w nowym domku. Wezmę Żuczka i podjadę do salonu włoskich autek. Niestety, w komisie nie mają w tej chwili Brery. Szkoda, trochę bym zaoszczędziła grosza. O, gdzieś słoneczko się zapodziało. Czyżby deszczyk się szykował na występy artystyczne? Może by było trochę raźniej, jakby popadał, bo jest jakaś tuchota. Ale co tam nasze życzenia, on swoimi prawami się rządzi. Oczywiście lunie, kiedy się najmniej tego spodziewamy. Ech. Ale co tam deszcz? Ważna jest teraz Brera. Już wkrótce, następne zawody, słonecznej korony. Tym razem A7. A Brera jest w tej klasie. Chyba jedyne rozsądne auto. W każdym razie, muszę z nim się zapoznać. Przygotować do zawodów. No i poznać jej plusy i minusy. A to się wiąże z jak największą ilością godzin za kółkiem. Im więcej kilometrów przejadę, tym więcej praktyki. W jeździe tym autem. Oto ona, Brera. Nawet jest całkiem ładniutka. Długo tu nie postoisz. Zaraz zabiorę cię w trasę. Witam. Czym mogę służyć? Dzień dobry. Interesuje mnie auto w klasie A7. Są dwa. Mito i Brera. Podobne, ale Brera jest mocniejsza. Brera. Całkiem dobrze brzmi. Chyba na nią się zdecyduję. Proszę bardzo. Jest oferowane w opcjach fabrycznych. Bez możliwości zmiany, czy to koloru nadwozia, czy tapicerki. Niestety, felg też nie można zmienić. Ale jest w tej chwili dostępne od ręki. Wszystkiego nie można mieć naraz. Kiedyś pan Ford powiedział, że oferuje auto we wszystkich kolorach, pod warunkiem, że będzie to kolor czarny. Minęły już dwa wieki, a myśl pana Forda jest wiecznie żywa. Tapicerki nie zmienię, jest do przyjęcia, dzięki tym czerwonym wstawkom. Ale kolorek i tak będzie zmieniony, więc niech będzie to auto w jedynie słusznym kolorze. Świetnie. Zaraz auto podstawimy na parking, przed salonem. Wszystkie dokumenty będą w schowku, po stronie pasażera. Życzę szerokiej drogi. To dobrze. Od razu mogę ruszyć w drogę. W trakcie jazdy sprawdzę, czy coś nie poleci w tym aucie. Do widzenia. Ta dziewczyna tak się wierciła, jakby majteczki ją uwierały w pewne miejsce. Ale tak na moje oko, to ona nie miała żadnej bielizny pod tą sukienką. No tak. Duszno jest, pewnie idzie na deszcz. Hehe. Nieźle jest z tym autkiem. Ciekawy dźwięk silnika. W miarę zrywne. Przyjemnie się prowadzi. Ładna sylwetka karoserii. Miejsca wewnątrz jest niedużo, ale jak dla mnie akurat. Hamulce całkiem dobre.
Deska nie za bogata, ale ma wszystko co trzeba. Tapicerka, wbrew pozorom, całkiem miła. Jakby nie patrzeć, skórzana. A te czerwone szwy, dodają uroku. Autko ma zacięcie sportowe. To się rzuca w oczy, a właściwie, czuje się tym, na czym siedzimy. Na miasto jak znalazł. A jak w trasie sobie poradzi, to się przekonam zaraz. Wybiorę się do mojego artysty. Ech, będzie marudził, że znowu karbonowe prążki, będzie musiał malować. Ale cóż, czasami trzeba robić także, mniej interesujące rzeczy. O, turbinka daje znać o sobie. Jak miło. Zaleciała chłodna bryza morska. Ech, wspaniale by było, zanurzyć się w chłodnawych falach. Na razie jednak muszą poczekać. Pojutrze start do następnych zawodów. Jak na razie, autko, po tych kilkudziesięciu kilometrach, spisuje się dobrze. Tylko przeszklony szyberdach przeszkadza. Ma jasne szkło, słoneczko daje popalić. Przydałoby się ciemne. Nie mam zamiaru podglądać ptaszków w czasie lotu. Więc szybka mogłaby być mniej przezroczysta. Drzwi nie odpadły. Dziury w podłodze nie zrobiłam, żeby są na swoim miejscu. A więc mogę zarządzić malowanie w moich barwach wyścigowych. Witaj, mistrzu. A witaj, moja miła. Pewnie już wiesz, co mnie do ciebie sprowadza. No wiesz, gdybym nie był malarzem samochodowym, bym pomyślał sobie, że mnie polubiłaś. A tak widzę. Nowe auto, to i zapewne karbonowe prążki na srebrze. Jak słyszę, to z ciebie nie tylko samochodowy artysta malarz, ale i jasnowidz. Fachu malarskiego to się nauczyłem, a to drugie mam po mojej prababci z Gór Kaukaskich. Przewidziała wiele wydarzeń, które już minęły zgodnie z jej przepowiedniami. Świetnie. A co przepowiedziała, na chwilę obecną? Oczywiście o prawnuku. Ech, nie wiem. Bo wszyscy, którzy słuchali jej, odeszli, bez przekazania dalej powiastek. Zawieruchy historyczne maczały w tym palce. Szkoda. Byłoby to interesujące. A tak. No cóż. Wróćmy na ziemię. Do prążków, poproszę dorzucić jeszcze kilka moich naklejek. Właśnie. Byłoby wszystko jasne. A tak jest jak jest. Ech, pojutrze start do nowych wyzwań. Nowe auto do opanowania. A czasu mało. Wszystko na tempo. Tak. Świat zwariował, z tą pogonią za czasem. Oby go nie prześcignął. Ech. Dobra, biorę się za prążki. Może jednak nie uda się. Powodzenia. Skończone. Jak ci się podoba? Jak zwykle, świetnie ci wyszło. Dziękuję. Do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia. Czas w drogę. Chyba ruszę w kierunku domu. Ach jejku. Bym zapomniała. Muszę zrobić jakieś zakupy na kilka dni. Ech, tu nieczynne. A co to za artyści? Szybko ich ustawi policja, po wlepieniu mandatów. Następny rajdowiec. Szykują się do zawodów zapewne. Hehe. No i jest deszczyk. Dobrze, że nie ulewa z piorunami. Po drodze nie spotkałam żadnego marketu spożywczego. Ech,
Jeden ratunek. To knajpka niedaleko klubu. Ale tam nie kupię zapasów na kilka dni. Jedynie na kolację i śniadanie. To chyba tu. Nie pamiętam już. Sprawdzę. Jakby co, to chyba wytrzymam do rana. O, jest. I całe szczęście, jeszcze czynna. Mam nadzieję, że kupię coś smacznego. Ale mam wymagania o tej godzinie. Hehe. Aby cokolwiek było. Świetnie trafiłam. Wspaniałe, domowe jedzonko. Ryby, drób, wędliny. Mam zapasy na kilka dni. Bardzo mili właściciele tej knajpki. Trzeba będzie tu częściej wpadać. No i po deszczu. Coś krótko padał. Jezdnia też szybko wyschnie. Ale ja już będę w milutkim łóżeczku. Hehe. No nie. Znowu kapie. Kapryśny ten deszczyk. Ale co tam? Niech sobie pada. Powietrze będzie raźniejsze. Lepiej będzie się spało. A snu już niewiele zostało. Nareszcie w domu. Herbatka mi dobrze zrobi. A deszczek jednak zawitał. Długo zwlekał, ale jednak się namyślił. Generalnie, jakby jeszcze jutro padał, to by mi nie przeszkadzał. Trudniejsza jazda by była i tyle. Auto gotowe do zawodów. Jeśli coś nie nawali, to będzie dobrze. Jutro od rana wezmę je do galopu. Zajrzę w odległe zakątki wyspy. Po drodze wpadnę do jakiejś knajpki, na małe co nieco. W sumie nocka wygnała, nocka przygarnęła. Czekają mnie jeszcze. Dwie tury czasówek i wyścigów. Jeśli wygram, trzeba będzie kupić nowy dom, tym razem większy. No i nowe auto do A6. Subaru być może, ale jeszcze się zastanowię, porównam parametry. Tym razem jest raczej większy wybór, niż do A7. Kusi mnie Audi. Ale Subaru ma renomę z WRC. A może będzie zupełnie inne auto? Mam jeszcze czas. Popytam, posłucham innych. A co do kasy, to źle nie będzie. Jak wygram wszystkie wyzwania, to sporo się nazbiera. Podobno finał zawodów na Ibizie przyniesie poważną kasę. Wtedy będę mogła poszaleć. Albo i nie. Bo następne klasy aut to coraz większe wydatki. No i gdzieś trzeba je trzymać. Bo sprzedaż nie wchodzi w rachubę. Przynajmniej na razie nie planuję takich kroków. Czas lulu. Jutro szykuje się długi dzień. I strasznie męczący. Deszczu nie będzie.